Dajcie nam znać w komentarzach, czy również widzieliście to zjawisko na niebie, które jest. To jest Jowisz i Mars. Dwa dni temu prawie tworzyli jedną kropkę, nie? Na niebie. Obecnie już jest troszeczkę to bardziej rozdzielone, ale jak macie taką aplikację na telefonie do oglądania gwiazd, to ta aplikacja pokazuje nadal, że są w jednym miejscu, nie? Że ten Mars i Jowisz jest w jednym miejscu, ale tak naprawdę już są oddzieleni. A wyostrzę tą aplikację? Nie wyostrzę. Także zobaczcie, takie fajne zjawisko. Ja wiedziałem o tym, że ono jest i tak jakoś nie miałem okazji wyjść, żeby to nagrać i nawet zobaczyć. Już jest za późno, bo już jest dwa dni po tej całej kulminacji. No ale to fajnie wygląda. Na aplikacji fajniej wygląda to. A, to sztuczne wszystko. Ale tak szkoda, że nie mam jakiegoś teleskopu. Tak przybliżyć to. Nie pierścienie. Jowisz ma tą czerwoną plamę. Saturn ma pierścień. A ty dopiero się dzisiaj dowiedziałaś, nie? No bo mi dzisiaj dopiero powiedziałeś. Wyczytałeś to parę dni temu, oglądałeś parę dni temu, ale z żoną się podzieliłeś tą informacją dopiero dzisiaj. Po lepiej późno niż wcale. Dzisiaj pierwszy raz od paru lat idziemy na randkę. Tak tygodnia, środa. Nasza rocznica ślubu. 15. rocznica, stwierdziliśmy, idziemy na randkę. Wybraliśmy fajną restaurację, tutaj niedaleko nas, gdzie jest środa. Mało ludzi, mamy nadzieję, że będzie, będą stoliki wolne. Dużo restauracji jest, które serwują niestety jakieś tam makarony i tego typu rzeczy, więc to nie dla nas. Wybraliśmy fajną restaurację ze stekami. Nigdy jeszcze tam nie byliśmy. Dzisiaj idziemy, zobaczymy, co mają ciekawego do zaoferowania. A tu zobaczcie, co my po drodze mijamy. Nowoczesny salon gier. A tu przed nami, słuchajcie, jest właśnie ta restauracja, którą dzisiaj wybraliśmy sobie na dzisiejszą kolację. O, tutaj. Idziemy do środka, zobaczymy, czy uda nam się znaleźć stolik. O, ludzie, ale widziałeś ile ludzi? Chyba nie znajdziemy dzisiaj stolika. O ludzie, widziałeś ile ludzi? Niestety, słuchajcie, nie było żadnego miejsca wolnego. Kazali nam godzinę czekać w tej restauracji. Tamta restauracja brazylijska, naprawdę dużo mięsa, steków różnego rodzaju. Kazali nam godzinę czekać, żeby przyjąć dopiero rezerwację. Jest godzina 6.30, czyli o 7.30 mogliby przyjąć rezerwację i nie wiem jeszcze ile byłoby trzeba czekać. Na to czasu nie mamy, bo to do pracy. Chcieliśmy coś na szybko, no i dupa, nie? Jednak wygrała, słuchajcie, ta restauracja, Cheesecake Factory. Nazwa jest złudna, bo nie tylko są tu serniki, mają naprawdę fajne steki. Widać, że jest sporo ludzi nawet i tutaj. A oto i serniki, zobaczcie, jakie pyszności. Z 50 różnych rodzajów mają. Tutaj jest nasz stolik. I ładny widok. Widok na patio. Mnóstwo alkoholi, a tu mój przystojniak. Nieogolony. Się z zaskoczenia mnie wzięłaś i tak nie przyszykowałem się, powiem szczerze. Prosto z pracy. Ach, jest jak jest. Zobaczmy, co mają w menu. Medaliony, stekowe. Chcesz to? Tylko jedna z opcji jest.
jak widzicie, bardzo duże, obszerne menu i dużo rodzajów różnych rzeczy. Obszerne menu, obszerne. Tutaj różne burgery, przeróżne. I oczywiście sałatki. Ryby. Steki. Masz ochotę na steki? Omlety mają jajka. I tu się zaczyna, słuchajcie, raj. Sernikowy raj. Możecie zobaczyć, ile mają rodzajów sernika. Szalejemy dzisiaj, mężu, na sernik? Nie. Ja dziękuję. Nie, nie, nie. Być w takiej restauracji z sernikami i nie mieć sernika? Wybieraj sobie ten steka. Tradycyjna przystawka we wszystkich restauracjach. Cały koszyczek. To chyba są krewetki. Bardzo ostrym sosem. Tak, bardzo ostry? Jeszcze go nie próbowałem, ale spróbuję. Spróbuj. W ogóle nie ostry. Próbuj krewetkę. Jedyny minus taki, że to jest w mące. Trudno, dzisiaj będzie trochę karp z mąki. Dobre? Dużo mąki. A tu mamy pieczarki z serem, zapiekane. Niestety, przepraszamy, światło jest dość brzydkie. Powiem wam, że pieczarki są przepyszne. Bardzo dobre danie. Uwielbiam pieczarki, jeszcze z tym serem. Pycha. Cały nasze główne dania. To jest New York. Tak. New York steak. A ja mam ribeye steak. Mogliśmy wybrać bez ziemniaków. Ja wybrałam szpinak i brokuły, a ty wybrałeś fasolkę i brokuły. Swojego czasu używasz, znaczy liczby mnogiej używasz. Tu jest brokuł, nie brokuły. Taka gałązek jest. A to jest jeden brokuł. Dobre i doprawione. Tak? No. Jak sobie idziemy, idziemy i jakaś dziwna marka, powiem wam, samochodów. Taki mini salon otwarty i to jest, nie wiem, dajcie znać, chińska Może marka. Może wy wiecie. Chińska marka na rynku amerykańskim? Chyba tak, nie chce mi się teraz z telefonu wyciągać i googlować. Zróbcie to za nas i dajcie nam znać, czy ta marka VinFast jest to nowa marka chińska na rynku amerykańskim. Dajcie znać. The next day. Idziemy tutaj, kochani, dzisiaj do restauracji z hamburgerami. Znajomy nam polecił, że tutaj są grass-fed. I prawda, mówią, że mają trawą karmione krowy. Tak wygląda nasze zamówienie. $30 za dwa hamburgery z mięsem, właśnie trawą karmione krowy. Zobaczymy, jak smakują za chwilę. Tak, słuchajcie, wygląda ta restauracja. O, tam macie na tablicy hamburgery. Powiem wam, że zaskakująco czysto jest. Jak na amerykańskie restauracje, to naprawdę bardzo czysto. Schludnie, tak powiem. Tutaj jakieś wielkie przesłania napisane. Ale myślałem, że jest troszeczkę tak bardziej elegancko w tej restauracji. Ile jest? 2, 4, 6, 8 hamburgerów dostępnych. Do tego są jakieś jeszcze, nie. I ciekawe, czy to prawda. Frytki, nie z tym frytki. Mięsem, co? Nie zbadamy tego. Ufamy. Jesteśmy w domu, słuchajcie, zobaczcie. Tak wyglądają te hamburgery. Widać, że nie złożone były razem, więc się trochę porozpadały. Widać, że jedna tabułka jest oddzielnie. Także otwórzmy ją w opakowanie. I teraz porównanie. To dostajemy, a to powinno być. Jak wszędzie. W Polsce tak samo idziecie i naprawdę to, co dostajecie, jest całkiem inaczej wygląda niż na takich pięknych, kolorowych obrazkach. To tak samo, zobaczcie. Piękny hamburger podwójny, a tutaj rzeczywistość. Więc no jest jak jest. Tak jest, nie ma co wybrzydzać. Jest mięsko, grass-fed, grass-finished.
trzeba jeść. Tak się prezentuje na talerzu. Nasza wersja, czyli bułka bez bułki wypadła. I do tego zdrowe tłuszcze, awokado, nie? Nom, 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 nom. A jak to smakuje? Ja już powiem Wam, że spróbowałam. Naprawdę fajnie doprawione mięso. Tylko ciekawe, czy naprawdę jest to grass-fed mięso, czy nie oszukują, bo wiecie, mięso wszędzie mięso, oszukują. To jest podobno boczek z indyka. Też pewnie grass-fed. Boczuś fajnie smakuje. Cebulka podsmażona prawdopodobnie na oleju canola, bo nie sądzę, że nikt, że ktoś smażył ją na tłuszczu z tym z boczku albo z awokado, czy z czegokolwiek. Więc jedyny minus to jest cebulka podsmażona na tłuszczu. Nie wiadomo jaki jest ser, czy ten ser nie jest sztuczny, też z jakimś olejem, jakimś roślinnym. A tak to wygląda. No, na szybko, keto, danie, w fast foodzie. Czemu nie?